na naszym placu. Za chwilę nam powinien autobus odjechać, więc nasza kamera pokaże piękny widok Jerozolimy, nad którą stoimy i pragniemy się modlić psalmami z naszymi ukochanymi gośćmi. Radość nasza wielka. Przyjechał Żyd z małżonką, którego uratowała babcia naszej pani Ewy Kwitowskiej na to spotkanie. Czekamy na naszego ukochanego głównego gościa, pana Abira Nassiego, aby tu wspólnie popatrzeć na Jerozolimę, odmówić psalmy w języku hebrajskim, po łacinie, po polsku i po angielsku. Pan kierowca posłuchał naszej prośby. Teraz można zobaczyć, niech pan Andrzej pokaże, jak wygląda nocą Miasto Święte. Ujęcie będzie od razu skierowane na, moi drodzy, plac świątynny. Tu kiedyś stała potężna świątynia i Salomona, i króla Heroda Wielkiego. Dziś stoją dwa meczety. Miejsce święte dla wielu ludzi i dla wielu religii. Po zajściach związanych z torkową inicjacją naszą chrztu bojowego w Jerozolimie, kiedy kilkadziesiąt dzieci napadło na nas z kamieniami i pluło, Pan Bóg postawił na drodze Żyda, który się nazywa Abir Nassi. Stanął w naszej obronie, okrzaniał policję, że nic nie robi. Zażądał od nas, byśmy mu przekazali zdjęcia z naszych kamer. Wszystkie udostępniliśmy już policji w Jerozolimie. Udostępniliśmy telewizji izraelskiej na jego prośbę. Następnie w jego mieszkaniu spotkaliśmy się z zastępcą komendanta policji w Jeruzalem, gdzie nas przeprosił w imieniu swoim i państwa izraelskiego za zachowanie jego obywateli. My do nich nie czujemy żadnych uraz. Wystąpiliśmy z propozycją modlitwy psalmów nad Jerozolimą. Poprosiłem nawet pana Abira, aby jakby znaleźli piątkę tych dzieci z tej dużej grupy i oni przyszli z ojcami na modlitwę. Byłoby to dla nas niesłychanie miłe i, moi drodzy, radosne. W Jerozolimie jesteśmy już 15 dzień. Wróciliśmy z ciepłych brzegów, moi drodzy, Morza Śródziemnego, gdzie jest 27 stopni nocą. Tu się już czujemy jak w Krzecheni, wszyscy kurteczki, ponad 800 metrów nad poziomem morza. Czekając na naszych gości, rozpoczniemy za chwilę nasze modlitwy. Polecamy to spotkanie Duchowi Świętemu, prosząc, aby nas ochraniał, aby wypełniło się to, co mówi psalmodia biblijna i wielu proroków, że na tym miejscu będzie uwielbiany Bóg, że we wszystkich, że narody poznają prawdę i wrócą na Syjon, by oddawać hołd Bogu. Syjon, nowy Syjon, przypominam, to święty Kościół katolicki, że kiedyś nasze świątynie będą wszystkie pełne modlitwą tych, którzy otworzą się na serce Boga. Duchu Święty, prosimy Cię, napełnij nas, prowadź. Niech ta modlitwa przemieni się w łaski nad Jerozolimą, aby Twoje dobro i pokój zagościły w tym miejscu i w miejscach wszystkich mieszkańców tej ziemi. Wzywam Cię, przyjdź, umocnij mnie. Twój jest czas i pełnią boskich praw. Tyś natchnieniem i przebudzeniem. Duchu Święty, przyjdź, wzywam Cię, przyjdź, umocnij mnie. Do roku cień
jasny rozpal. Dzień twój jest czas i świat pełnią boskich rad. Tyś natchnieniem i przebudzeniem, Duchu Święty przyjdź. Prosimy Pana Jezusa, aby rozdawał tu swoje karty, by błogosławił tej ziemi. Śpiewamy. Przyjdź, Panie Jezu, dotknij, uzdrów mnie, napełnij swym duchem serce me. Przyjdź, Panie Jezu, dotknij, uzdrów mnie, napełnij swym duchem serce me. Przyjdź, Panie Jezu, dotknij, uzdrów mnie, napełnij swym duchem serce me. Przyjdź, Panie Jezu, dotknij, uzdrów mnie, napełnij swym duchem serce me. Nasz wzrok kierujemy na miasto święte Jeruzalem. Tu po mojej prawej ręce jest góra Syjon, miasto, które zamek, który zdobył, moi drodzy, Dawid. Miasto to było ponad 50 razy oblegane, szturmowane, ponad 20 razy zdobywane, rujnowane. Po to miasto toczyły się zawsze wielkie wojny i batalie. Później Pan Bóg to miasto wybrał na swoją siedzibę, tu gdzie w tej chwili mamy dwa meczety. Jest góra Moriam, na której Abraham złożył, moi drodzy, w ofierze swego syna Izaaka, ale Bóg tej ofiary nie przyjął. Usłyszał z ust anioła: wystarczy, wiem, że ufasz Bogu. Tu w tym miejscu zamordowano Boga człowieka Jezusa Chrystusa. Za tym meczetem Omara w linii prostej gdzieś 100 metrów. W ciągu dnia widać piękne kopuły bazyliki śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Tuż obok nas, po prawej stronie, jest Ogrojec. My stoimy na Górze Oliwnej, ponad 800 metrów nad poziomem morza. Tam na Górze Oliwnej jest, moi drodzy, ogród Getsemani, gdzie Pan Jezus rozpoczął swoją mękę krzyżową. Tu na górze Golgoty, stąd gdzieś 200 metrów, jest kamień i kawałek świątyni w rękach Mahometa, upamiętniający niebowstąpienie Zbawiciela. W listopadzie niezbyt wielu przybywa tu pielgrzymów. W tym roku jest ogromne zaczęsienie Koreańczyków, Chińczyków, Filipińczyków, niemożebna ilość Rosjan, bardzo wiele grup polskich. My do nich też się, moi drodzy, zaliczamy. Tu nam przez te dni przyszło świadczyć o miłości Boga i tu ogłaszać orędzia Boga o Jego miłości, o potrzebie wybicia medalu miłości Boga Ojca i odmawianiu modlitwy do Boga Ojca. Z wielką radością pozdrawiamy naszych ukochanych gości, przyjaciół i bliskich naszych rycerzy, pani Ewusi i pana Jacka. Niech Pan Jezus będzie uwielbiony w sercu Pana. Prosimy, usiąść tu w zaszczytnym miejscu z nami. Cieszymy się, że możemy gościć pośród nas Pana Efraima. Pana Efraima, który jako dziecko, przepraszam, ukochaną jego małżonkę Leę, który jako dziecko był ratowany przez babcię pani Ewusi, ukrywany w szafie, w jednym pokoju Niemcy,
a pan wiele dni spędził w ukryciu pod naczyniami, w szafach. Przez dziurkę szafy widział obraz Matki Bożej Częstochowskiej i obraz serca Pana Jezusa i to, co mi... Czarna Madonna. Czarna Madonna. I moi drodzy, pan dał świadectwo, że widział, jak do niego, jak do dziecka Matka Boża Częstochowska mówiła, otwierała usta. Niech pan to potwierdzi, ten cud łaski Boga. Dziękuję. Blisko do mikro, żeby pana słyszeli. To pięknie. Ta rodzina, Niemcy by nas znalazły, złapali, oni by mnie zabili, ale oni by ich zabili i może sąsiadów też. Tak. Nie każdy człowiek by to zrobił. Ja myślę, że oni to zrobili, bo oni myśleli, oni czuli, że to, co Jezus by chciał, żeby oni zrobili, to nie dużo Żydów wyszli od tej wojny. Ja myślę, że od Polski może się zostali 10%. Tyle mogło zostać. Tak, nie więcej. I dzieci jeszcze mniej. Tak. Że moje życie należą do tą rodziny. Dziękuję. Cieszymy się, to my Panu Jezusowi dziękujemy za Pana Efraima, za Panią Leę i wołamy do Pana Jezusa, że dziś takie spotkanie tu zorganizował z naszą wielką radością, jaką Pan jest i Pana żona. Panie Efraimie, są jeszcze 4 osoby, które uratowały Żydów. Tu jest pani Teodozja, która mieszka w Norwegii, w jej wiosce. Nazywała się wioska Zygmuntowo. Przechowywali małego chłopca, co jakiś czas każda rodzina przechowywała. Na pamiątkę tej miłości... O tak, na pamiątkę tej miłości do Polaków, Żyd, który ocalał, zmienił swoje nazwisko i kazał się nazywać Zygmunt Polak. Tak, takie imię i nazwisko nosił do końca życia. Niech Państwo tu usiądą razem z nami. My czekamy jeszcze na jednego gościa, niejaki pan Avir Nasi. Myśmy go spotkali ostatnio na ulicach Jerozolimy, bo nam grupka małych dzieci zaatakowała nas kamieniami i pluła na nas. On wtedy szedł i on mówi, tak nie może być. Nas prześladowano, ale my nie możemy taką samą bronią walczyć. Zaopiekował się nami, wziął nas w obronę i myśmy go dziś zaprosili, żebyśmy sobie parę psalmów razem z wami tu nad Jerozolimą jako modlitwę odmówili. Mamy dla pana już przygotowane psalmy też po hebrajsku albo po angielsku. Jak będzie pan chciał się z nami modlić, zapraszamy. Chodźcie aniołki, tu usiądźcie z nami. Niech tu ukochana małżonka... Niech się pan niczego nie boi. Niech pani tu na środku usiądzie, tu pośród nas. Chodź tu pani. Pani Leo, proszę. Małżonek niech usiądzie po tamtej stronie. Proszę usiąść. Na tym będzie ciepło pani. O, moi drodzy, czekamy i wierzymy mocno, że pan Amir podejmie pałeczkę i pojawi się, mogą być korki, mogło to się wydarzyć, ale cieszymy się naszymi ukochanymi gośćmi. Rozpoczynamy nasze wołania nad Jerozolimą.
weźmy do rąk nasz modlitewnik. Najpierw uwielbimy Boga modlitwą Daniela z Księgi Daniela. Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie. Strona 282. 282. Jedną partię prowadzę, następną Państwo. Spokojniutko, nie spieszymy się. Niech Bóg będzie uwielbiony w tym świętym miejscu. Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie. Chwalcie Go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana, Pana. Ty jesteś ślubą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś wielką chlubą naszego ludu, alleluja. Powtórzmy wszyscy. Ty jesteś Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś wielką chlubą naszego ludu, alleluja. Błogosławcie Pana wszystkie, wszelkie wody podniebne. Błogosławcie Pana wszystkie potęgi. Błogosławcie Pana słońce i księżyce. Błogosławcie Pana gwiazdy na niebie. Antyfona. Ty jesteś chlubą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś wielką chlubą naszego narodu, alleluja. Błogosławcie Pana deszcze i rosy, błogosławcie Pana wszystkie wichry niebieskie. Błogosławcie Pana ogień i żarze, błogosławcie Pana upale i wodzie. Ty jesteś chlubą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś wielką chlubą naszego ludu, alleluja. Błogosławcie Pana rosy i szrony, błogosławcie Pana mrozy i zimna. Błogosławcie Pana lody i śniegi, błogosławcie Pana dnie i noce. Ty jesteś chlubą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś wielką chlubą naszego ludu. Błogosławcie Pana światło i ciemności, błogosławcie Pana błyskawice i chmury. Niech ziemia błogosławi Pana, niech Jego chwali i wywyższa na wieki. Ty jesteś chlubą Ty weselem Izraela, Tyś wielką chlubą naszego ludu. Alleluja. Błogosławcie Pana góry i pagórki, błogosławcie Pana wszelkie rośliny na ziemi. Błogosławcie Pana źródła wodne, błogosławcie Pana morza i rzeki. Ty jesteś chwałą Izraela, Tyś weselem Izraela, Tyś wielką chlubą naszego ludu, alleluja. Błogosławcie Pana wieloryby i morskie stworzenia, błogosławcie Pana wszelkie ptaki powietrzne. Błogosławcie Pana dzikie zwierzęta i szczury. Błogosławcie Pana synowie ludzcy. Ty jesteś chwałą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś wielką chlubą naszego ludu, alleluja. Błogosław Pana Izraelu, chwal Go i wywyższaj na wieki. Błogosławcie Pana kapłani pańscy, błogosławcie Pana słudzy pańscy. Ty jesteś chwałą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś wielką chlubą naszego narodu. Błogosławcie Pana duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana święci i pokornego serca. Błogosławcie Pana, Ananiaszu, Azariaszu i Miszaelu. Chwalcie Go i wywyższajcie na wieki. Ty jesteś chwałą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś wielką chlubą naszego ludu. Alleluja. Błogosławmy Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwalmy Go i wywyższajmy na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, pełen chwały i wywyższony na wieki. Ty jesteś chwałą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś wielką chlubą naszego ludu. Alleluja. Mój kochani, odmówiliśmy pierwszy psalm, pieśń z Księgi Daniela nad Jerozolimą. Bo Bóg jest chwałą Jeruzalem,
klubą Izraela jest tylko jeden problem. Czy ludzie chcą mu hołd oddawać? Cieszymy się w naszym polowym studiu. Jest pan Efraim ze swoją małżonką. Niech panie Kurusia poda mi jeden z tekstów psalmów. Jeśli pan ma okulary, ma, to by z radością pan się tu pomodlił nad Jeruzalem z nami tekstem. Tu mamy po lewej. Kurusia da lampkę lepszą, żeby więcej światła było. Pan, o tak, tak, wszystko po hebrajsku będzie nam niesłychanie miło, a małżonka może po angielsku, jak umie, ale też... Też, to Ega, to dajcie jeszcze, to na jedną część będzie pan się modlił. Pokażcie mi, gdzie tu jest psalm. Tak, jest psalm 90. Niech pan modli się na głos. O, i dotąd. Dwie strony. Później będzie następny. Tfila le Moshe Isha Elohim, Adonai Ma'on, Ata Adonai Lanu, Bedar, Bedar. בטרם הרים יולדו, ותחולל ארץ, ותבל, ומעולם עד עולם אתה אל. תשב אנוש עד דקה, ותאמר, שובו בני אדם, כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול, כי יעבור ואשמורה בלילה. זרמתם שנה, יהיו בבוקר כחציר יחלוף, בבוקר יציף, יציץ וחלף לעת ימולל ויבש. כי קלינו באפיך ובחמתך נבעלנו. שתי אבונותינו לנגדך אלומנו למאור פניך. כי כל ימינו בעברתך בלינו שנינו כמו הגה. ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה ורעבהם, עמל ואוון, כי גז חיש ונאפה. מי יודע עוז אפך וקהירתך עברתך. למנות ימינו כן הודה ונבוא לבב חוכמה. שובה אדוני עד מתי וינחם על עבדיך. שבענו בבוקר חסדיך ונרננה ונשמחה בכל ימינו. שמחנו כימות עיניתנו שנות ראינו רעה. יראה אל עבדיך פועליך ודרכה על פניהם. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. Z całego serca dziękujemy naszemu gościowi za piękną modlitwę w własnym narodowym języku. Za chwilę pomodli się ukochana małżonka, a my teraz odmówimy po łacinie, w języku łacińskim, psalm 85, strona 348. Jeśli by nasz gość przyjechał, to tu od razu go wprowadzić, niech tam obsługa techniczna pilnuje terenu. Psalm 348, modlimy się w języku łacińskim nad Jerozolimą. Czytamy jeden werset po łacinie razem, później ja czytam po polsku i znowu po łacinie razem. Benedixisti domine terram tuam, avertisti captivitatem Jakob. Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, odmieniłeś los Jakuba. Remisisti iniquitatem plebistoe, operuisti omnia peccata eorum. Odpuściłeś winę swojemu ludowi i zakryłeś wszystkie jego grzechy. Mitigasti omnem iram tuam, avertisti ab ira indignationis tue. Powciągnąłeś całe zagniewanie Twoje, powstrzymałeś swoją zapalczywość w gniewie. Converte nos Deus salutaris noster et adverte iram tuam anobis. Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, Twego oburzenia na nas poniechaj. Num quid in eternum iras ceris nobis aut extendas iram tuam a generatione in generationem. Czyż będziesz się gniewał na wieki, czy gniew Twój rozciągniesz na wszystkie pokolenia? Deus tu conversus vivicabis nos,
et plebs tua letabitur inte. Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, a Twój lud w Tobie będzie się weselił? Oscende nobis domine misericordiam tuam, et salutare tuum danobis. Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. Audiam quid loquatur in me dominus Deus, quoniam loquetur pacem in plebem suam. Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi. I oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom, którzy się zwracają ku Niemu swym sercem. Et super sancto suos, et in eos qui conventur ad cor. Jeszcze musimy jedno zdanie, bo to było tłumaczone razem wszystko. Verunt quam propte timentes eum salutare ipsius ut habitet gloria in terra nostra. Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy cześć Mu oddają i chwała zamieszka w naszej ziemi. Misericordia et veritas objaverunt sibi, justitia et pax osculate sunt. Łaska i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Veritas de terra orta est, et justitia de celo prospexit. Wierność ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Et enim dominus dabit benignitatem, et terra nostra dabit fructum suum. Pan sam szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc. Justitia ante eum ambulabit, et ponet in via gressum sum. Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, a śladami Jego kroków zbawienie. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Poprosimy teraz naszą ukochaną Panią Lee, aby ona, idąc śladami swojego ukochanego męża, tak jak to było od wieków u Żydów, zawsze żona idzie za mężem, teraz ona prowadziła modlitwę. U nas to wszystko poburzyli. U nas kobiety wyprzedzają chłopów i mężczyzn i źle się dzieje. Niech Pani prowadzi, niech Pan poprosi moją małżonkę. Nie greifen. Okay. לדוד בשנותו את טעמו לפני אבי מלך ויגרשהו וילך אברכך את אדוני בכל עת תמיד תהילתו בפי באדוני תתהלל נפשי ישמעו ענבים וישמחו גלגלול אדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו דרשתי את אדוני וענני מכל מגורותי הצילני הביטו אליו ונהרו פניהם, אל יחפרו. זהו נקרא אדוני, שמה מכל צרותיו הושיעו. חונה מלאך אדוני סביב ליראיו ויחמצם. תאמו וראו כי טוב אדוני, אשרי הגבר יחסה בו. Nasza Pani modli się teraz psalmem numer 34, druga część. Niru et Adonai kdoshav, ki en machsor leireav. Kfirim rashu ver'avu, dorshe Adonai lo yachsoru kol tuv. Lechu banim, shim'u li yirat Adonai alamedchem. Mi ha'ish hachafetz chayim, ohev yamim lirot tov. נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. צור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. עיני אדוני אל המתים ואוזניו אל שבתם. פני אדוני ועושי רע להחריד ארץ מארץ זכרם. צעקו אדוני ושמע מכל צרותם הציבם. קרוב אדוני לנשברי לב ואת דכאי הרוח יושיע.
רבות רעות צדיק, מכולם יצילנו אדוני. שומר כל עצמותיו, אחת מהנה לא נשברה. תמותת רשע רעה ושונאי צדיק. עודה אדוני נפש עבדיו, ולא יואשמו כל החוסים בו. Dziękuję, Bóg zapłać. Za chwilę anglojęzyczna, ten sam psalm odmówi po angielsku. Proszę się przygotować. Anglicy, znaczy anglojęzyczni Polacy z Kanady i z Stanów Zjednoczonych, zanim oni tu się staną, ładną gromadką tu stańcie, podejdźcie, Anglicy tutaj obok tych krzeseł, ja tu się podniosę, bo tam podejdę z mikrofonem. Poproszę pana Jacka, żeby później odebrał od pani Korusi drugi mikrofon, byśmy tam stanęli blisko naszych Anglików. Dziś naszym tu zebranym gościom chcę przekazać dwie radosne... O, tu przechodzimy, a grupa angielska na czytanie psalmu 34. Tak się ustawcie państwo, żeby trzy osoby były na jeden tekst. Modlimy się wolno. Jeszcze tam podejdźcie, tam się tu ustawcie ładnie. Dziś doświadczyliśmy dwa piękne świadectwa. Opieki Pana Boga i działania świadectwa wiary. Oto jesteśmy w Nazarim. Nasz pan Marek Wojciechowski z Australii udał się oczywiście bez zezwolenia, ale poszedł, Bogu dzięki, że poszedł do sklepu i Arab się go pyta, czy to prawdą, że wy pościcie o chlebie i wodzie w środę i w piątek. Oddam głos panu Markowi, żeby on to ładnie opowie, na czym polegała radość tego spotkania. A więc w tym momencie, kiedy wstąpiłem do sklepiku, żeby zakupić takie do picia wodę i jeszcze sok z mango, w tym momencie pan, który sprzedawał w sklepie, rozpoznał mnie i pytał się mnie, czy wasza grupa jeszcze tu długo będzie. Ja odpowiedziałem, że będzie jeszcze przez kilka dni. Oto mówi w ten sposób, że a czy to prawda, że wy pościcie w środy i w piątki? Ja na to, że tak. On się pyta, czy to o wodzie i chlebie tylko? Ja mówię tak. I od rana do nocy, do 12 godziny. On na to taką minę zrobił i zdziwioną, ale również taką miłą, taką, że zaskoczoną miłą. No, ja mu ponad powiedziałem, że w środy, w dwa piątki, co tydzień, a w następnym tygodniu będziemy również pościli środę, czwartek i piątek przez trzy dni w jednym rzędzie. Bóg zapłać. Jeszcze nie było nabożeństwo prowadzone. Państwo przychodziliście. Piękny samochód w białej kolumnie, no nie limuzyna, ale samochód lepszej klasy, podjeżdża pod hotel. Pan Roman, gdzie jest pan Romuś? Podejść pan Roman, da świadectwo, bo mamy na opiekunów, którzy nas pilnują. Nagle pan Roman słyszy przedziwny głos. Z samochodu jako pasażer odzywa się pan, który mówi po polsku i mówi tak, co tu będziecie robić? Ja mówię, że się spotykamy, spotkanie modlitewne i zapraszam tego pana. I pytam się go, czy jest Polakiem. Uśmiechnął się i mówię tak, czy ja wyglądam na Polaka? A my mówimy tak, wygląda pan na Polaka, więc zapraszamy do modlitwy. I odjechał. Także podziękował i odjechał. I jeszcze powiedział, że jutro. Ja mówię, panie Romanie, czemuś nie zaprosił go na 13 godzinę na drogę krzyżową po ulicy Jerozolimy. W tej chwili psalmem 34 nasze grupy modlą się nad Jerozolimą. Psalm 34. Of David when he disguised his sanity before Abimelech, whereupon he drove him out and he departed. I will bless the Lord at all times. His praise is always in my mouth. My soul boasts of the Lord. May the humble hear and rejoice. Declare the greatness of the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he answered me. And he delivered me from all my terrors. They looked to him, and they became radiant, and their faces will not be ashamed.
this poor man called the Lord heard, and he saved him from all his troubles. An angel of the Lord is stationed around those who fear him, and he saved them. Comprehend and see the Lord is good. Praiseworthy is the man who takes shelters in him. Fear the Lord, his holy ones, for there is no want to those who fear him. Young lions suffer want and are hungry, but those who seek the Lord lack no good. Come, children, hearken to me. I will teach you the fear of the Lord. Who is the man who desires life, who loves days to see goodness? Guard your tongue from evil, and your lips from speaking deceitfully. Shun evil and do good. Seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are to the righteous, and his ears are to their cry. The face of the Lord is against evildoers, to cut off their remembrance from the earth. They cry out, and the Lord hearkens. He saves them from all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted, and he saves those who have crushed spirit. Many evils befall the righteous, but the Lord saves him from all hope. He guards all his bones. Not one of them was broken. Evil will kill the wicked, and those who hate the righteous shall be accounted guilty. The Lord redeems the souls of his servants, and all who take refuge in him shall not be accounted guilty. Moi ukochani Polonusy, wielkie, wielkie Bóg zapłać. To są albo potomkowie Polaków, albo pierwsza linia, którzy wyjechali za granicę. Ponad połowa naszego narodu żyje za granicą. Najwięcej w Stanach Zjednoczonych, ponad milion. Ci państwo są albo z Kanady, albo ze Stanów Zjednoczonych. Niech pan przetłumaczy pani. Panie Przemku, pan usiądź tutaj. Panie Basiu, usiądź koło mnie. Państwo wróćcie na swoje miejsce. Bóg zapłać. Później was znowu zawołam, jak będzie czas na... Jest pani Basia. Wiedziałem, że tak będzie. I niech pani, niech pan Przemek podejdzie po pana Abira, bo nasz gość przyjechał, tu koło pana usiądzie. Można coś tłumaczyć, jak pani coś opowiedzieć, to... Pani chciałaby opuścić, tak się pyta, czy to już jest koniec? Tak, jak jest tak. Cieszymy się, że państwo przybyliście. Wiemy, że jest zimno. Cieszymy się, że macie kurteczki nasze, ale później naszym paniom też poddać, bo one nam poumierały. Pani Ewusia jest zwolniona. Niech się przyjaciółmi zajmie. My dziękujemy Panu Bogu za to, że nasi goście przybyli do nas, że poznaliśmy kolejną miłą twarz na naszej wędrówce ku niebu, bo Panu życzy nieba. I sobie też, żebyśmy się w niebie spotkali. Bóg zapłać. Żegnamy was, alleluja, żegnamy was, alleluja, żegnamy was, alleluja, żegnamy was. Pozdrawiamy naszego miłego gościa, niech pan przetłumaczy. Witamy kochanego pana Abira, rycerza i prezydenta naszego. Niech pan tu usiądzie w naszym miejscu. To nasz główny bohater i nasz obrońca. Your main hero, defender. Welcome, knight and the president. Tu przedstawi nasze gości. Efraim. Dobrze, to przepraszam. Tak. Jak to?
Dobrze. Żegnamy naszych gości. To kurteczkę pan Marku wyjdzie. Ale to moje, żeby tam... Dobrze, niech pan podejdzie. Prosimy. Na chwilę pan jeszcze Abir chce podejść do naszych gości i wyjaśnić po hebrajsku, co się stało. Jest to z jednej strony cudowne, bo ktoś staje w obronie naszej i chcemy razem budować pokój na tej ziemi. Przypominam państwu, patrzenie pana Abira jest tak zbieżne z miłością Boga do człowieka, że my wykorzystujemy tę łaskę i moi drodzy, próbujemy nawiązać kontakty. Cel, nie ukrywam, naszej wyprawy, pozyskać ich dla Królestwa Bożego, abyśmy brali udział w wielkiej odnowie świata poprzez dar naszych orędzi. Pan Abir już chwycił jedno orędzie. W internecie nasi rycerze znaleźli na stronach arabskich, że nazywa siebie rycerzem pokoju. Robi wszystko, aby tej krzywdy na tym świecie było jak najmniej. Myśmy nie planowali takiego spotkania. Pan Bóg daje nam wszystko, co jest możliwe, aby wykorzystać to zdarzenie do budowania pokoju na świecie, no i przemycać sprawy Boga, bo przyjechaliśmy tu w jednej misji, by się Żydzi nawrócili. Żeby razem z nami uwielbiali Pana Boga, by się Arabowie nawrócili, by poznali prawdę. Tłumacze znają dobrze, że unikamy na obecnym etapie słowa nawrócić. Chcemy bardziej poznać Boga, wejść w Jego głębie, bo On odsłania swoje karty miłości i w ten sposób pragniemy trafić do serc naszych ukochanych Żydów. Dzieci muszą być braci i przyjaciół. Zaznaczyłem jasno, że jeśli w nas będzie odrobinę nienawiści, nie zyskamy nikogo. Mamy mówić językiem miłości, tak jak mówi Pan Bóg, choćby na nas rzucano kamieniami, pluto i wyzywano i sądzono, musimy pokazać serce i miłość. Prosimy na celne miejsce, gdzie moja kurteczka? Przemarznie na tym betonie. Niech pan ja na mikrofon. Mamy panoramę Jerozolimy. Niech pan tłumaczy. Już trwamy na modlitwie psalmów. Dla pana mamy też przygotowane psalmy i po hebrajsku, i po łacinie, i po angielsku. Jeśli pan pozwoli, to my się pomodlimy też po polsku i po łacinie na przemian. Bezpośrednia idzie transmisja przez internet z naszej telewizji. Jak pan chce pozdrowić Polaków, to z radością to przyjmiemy. Pozdrowić Jerozolimę. Zdaje się, że tu już służby tajemne były, niech pan powie. Wywiad, że tu już pozdrowili nas w języku polskim. Okay, good evening everybody. Witam was w Polsce. I have a very big family. Mam bardzo dużą rodzinę. So my wife and my mother told me. Moja mama mi powiedziała. Mary a Polish woman, so now I have. Ożeń się z polską kobietą. A teraz tyle tutaj was jest. Father says we feel like a family, so we welcome the invitation. I just want you to know that my daughter's operation is successful. Thank God, she's home already. Powiedział pan, że dzięki Bogu operacja jego córki była sukcesem i wróciła do domu. And I'm very happy to be here tonight. Bardzo się cieszę, że jest z nami tutaj dzisiaj wieczorem. And what happened the other night in the old city of Jerusalem? I co się stało tego przeszłej nocy w Jeruzalem, w starym mieście?
I'm not sleeping. I'm taking care of the matter, and please God, we'll have results. Pan mówi, że mu ciężko spać i że cały czas to jest na jego myślach i czeka, aż będą rezultaty z tego wydarzenia. But at least you had the experience. Ale chociaż żeście mieli przeżycie. To dla nas przeżycie to był dar Pana Boga. My na te dzieci się nie gniewamy, a na Pana patrzymy jak na anioła z nieba, który nagle się pojawił w tym miejscu. This experience for us is a gift from God, and we look at you as an angel that God sent on our way. So, you know, if these children didn't do whatever they did, I wouldn't be here tonight, so, you know. Gdyby te dzieci nie zrobiły tego, co zrobiły, my byśmy się tutaj dzisiaj nie spotkali razem. And as the believers, you have to carry on praying for the peace of the world, the peace of Jerusalem. I jako ci, którzy mają wiarę, musimy się modlić o pokój na świecie i o pokój w Jerozolimie. And we need peace in Jerusalem and all over the world too. And one part of the mission is you, your people. My bardzo, bardzo potrzebujemy pokoju w Jerozolimie, pokoju na całym świecie. I czuję, że wasza grupa jest jakimś kluczem do tego. And I have to say that I'm very proud of your people that they are standing so much. It's unbelievable. Pan Abir powiedział, że jest dumny z nas, że tak długo możecie wytrzymać stojąc naokoło. So keep on praying and together, please God, we will have the peace of Jerusalem. Módlcie się dalej i dzięki Bogu, niech Bóg ześle pokój na Jeruzalem. Będziemy się za chwilę, nie pan pisze mikrofon, modlili wspólnie. In a moment together. A skoro Pan Bóg nas tu gromadzi, and if God, granted us this meeting here tonight, to mamy dla Pana następną niespodziankę. We have one more surprise for you. Przetłumaczyliśmy pewien tekst od Pana Boga translated dla Pana. Text, from God, przed dwóch tygodni. That came 2 weeks ago, especially for you in English. Mam zapytanie. And Father is asking a question. Czy oczy Pana ujrzały ten pierwszy tekst? Did your eyes see the first text that was given to you? Did you get a chance to read it? To be honest, it's with me, but I was really and truly so busy in the hospital and everything. And believe me, I came here. I promise you that it's with me. I didn't read it. But I'm going to read it. It's with me. But please go tomorrow. I will be able to. I have more time. Pan Abir powiedział, że niestety, ale nie miał czasu tego przeczytać. Mówi, że ma to w kieszeni, ale z tą sytuacją, z jego córką w szpitalu i z tym wszystkim, co się dzieje, nie znalazł momentu, ażeby to przeczytać. Ale powiedział, że jutro znajdzie moment i przeczyta. Tu słuchaczom wyjaśni, pan tłumaczy, że córka pana Abira w niedzielę miała dramatyczny upadek, bo jest pływaczką synchronizowaną z koleżanką, zajęła 6. miejsce w Mistrzostwach Świata w Portugalii w tym roku. Tata był na tych Mistrzostwach Świata i on w niedzielę zostawił córkę, bo była w szpitalu, i przyjechał na spotkanie z nami, bo miał taki wewnętrzny nakaz czy potrzebę. I niech pan go przeprosi, pana Abira, że przypomniałem o tym tekście. We apologize that Father apologized that he reminded you about the text. Ale skoro pan powiedział, że jestem małym Mojżeszem, to prorok musi przypominać. But if you call Father a little Moses, then he has to remind. Moses is Moses, then business is business. Prosimy Pana, we ask you, aby Pan rozpoczął modlitwę, na przykład psalmem 16, jak po hebrajsku. Światełko, Panie Marku, gdzie jest Pan Maruś? Pan Maruś tu powinien stać przy mnie i tu siedzieć przy mnie. Gdzie? Niech Pan Marek tu stać. Okay. The whole thing?
This is just the starter to read. It's amazing what's written here. Michtam le David, Shamreni El ki chasiti bach. Amarta la Adonai, Adonai, ata tovati bal alecha. Likdoshim asher ba'aretz hema, ve'adireh kol chifci bam. Irbu atzvotam asher ma'aru bal asich nisreem midam, uval esa et shmotam al sfatai. Adonai menat chelki v'chosi asher tomir korali. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. אברך את אדוני אשר יעצני, אף ללא תסירוני חיליותיי. שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, כי מימיני בא למות. לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידיך לראות שחת. תודיעני אור החיים, סוב השמחות את פניך נעימות במנחה נצח. Thank you. Dziękujemy. Czy Pan pozwoli? Zaśpiewamy pieśń po hebrajsku, co nas Pan ostatnio uczył, co zaintonował wszystkim i pomodli tą pieśnią. Podziękujmy Panu Bogu za naród żydowski, bo on był pierwszy i Bóg obdarzył go łaską. If you allow us, we will sing the Hebrew song that you taught us last time. We're going to thank God Almighty for you and for the Hebrew nation which God has chosen. Niech Pan zaintonuje, a my będziemy śpiewać. Please start. Amen. Tak. Hevenu shalom alechem, hevenu shalom alechem, hevenu shalom alechem, hevenu shalom, shalom, shalom alechem, hevenu shalom alechem, hevenu shalom alechem, hevenu shalom. Shalom, shalom, shalom alechem. Proszę jeszcze jedno. There is a song Ine Matovu, it's from Book of Psalms, King David. Jest piosenka z Księgi Psalmów od Króla Dawida. Ine Matov umanaim shevet achim gam yachad. How beautiful to be brothers and sisters together. Jak piękne jest to, gdy możemy być braćmi i siostrami razem. And the song is like that, and you will sing with me. Będziecie śpiewać ze mną, proszę. Inne ma to w umanaim. Now you. Inne ma to w umanaim. Shevet achim gam yachat. Shevet achim gam yachat. Again. From the beginning. Inne matov umanaim, shevet achim gam yachad. Inne matov umanaim, shevet achim gam yachad. Inne matov, shevet achim gam yachad. Inne Shevet Achim Gam Yachad. From the beginning. Inne Matov Umanaim Shevet Achim Gam Yachad. Don't go to sleep. More. Inne Matov Umanaim Shevet Achim Gam Yachad. Inne Matov Shevet Achim Gam Yachad. Jeszcze raz od początku. Now I want the whole thing, one shot, but I want the people of the whole city to
hear the music. Paweł said that you have a beautiful opera voice and we cannot even get to that pitch as yours. Usually I charge $1,000 an hour. Pan liczy $1,000 na godzinę. Okay. Jeszcze raz, żeby cała Jerozolima usłyszała. Again. Hine matovus manaim shemetachim gam yacham. Hine matovus manaim shemetachim gam yacham. Hine matov shemetachim gam yacham. Hine matov shemetachim. Pięknie. Now the last song. Jeszcze jedna piosenka. Ostatnia. This is very nice song. To jest bardzo ładna piosenka. It's very simple. Bardzo it's very proste. Famous. It's called Hava Nagila Hava. Bardzo znana. Nazywa się Hava Nagila. It's let's be happy together. Let's be happy together. Bądźmy razem weseli. The Hava Nagila, 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 Ava de la Dena Veris Becha. Now listen, listen, listen. This is the finale. All the people that they hold their flags. Ci wszyscy, co trzymają flagi, they're not allowed to clap hands. Nie mogą klaskać rękami. All the others, if they're not clapping hands, they're going back to the hotel. A ci, co stoją, a nie klapią rękami, wracają do hotelu. Okay, now I want to hear the teraz joy. Chciałbym usłyszeć waszą, waszą radość. Okay, from the beginning. Be Hava Nagila, Hava Nagila, Hava Nagila, Hava Nagila, Hava Nagila, wake up. Hava Nagila, Hava Nagila, Hava Nagila, Venis Becha. Hava de Adena, Hava de Adena, Hava de Adena, Venis Becha. Hava de Adena, Hava de Adena, Hava de Adena, Venis Becha. Thank you very much. And be happy for the rest of your life. Bądźcie szczęśliwi na resztę waszego życia. Dziękujemy. To my też naszemu gościowi coś zaśpiewamy, jak pieśń. Niech Pan Bóg błogosławi temu miejscu. Now we would like to sing a song, so God will bless this place. Jesteś królem, jesteś królem. Pana Boga, ale też myślałem o Panu. We are glorifying God, but we also have you in our thoughts. Bo Pan ma nazwisko Nasi, prezydent, to znaczy król.
because your last name is Nasir, which means president, but it also means the king. You're translated. Golda Meir, the prime minister of Israel, she went to President Reagan in America. Explain. The prime minister of Israel, Mrs. Golda Meir, she went to visit the president of the United States in America, Ronald Reagan. Prime minister Izraela, która też miała na ir, pojechała do prezydenta Ameryki, Reagana. She said to him, Mr. President, you are a president of 320 million citizens. Powiedziała, panie prezydencie, pan jest prezydentem 325 milionów ludzi. And I am a prime minister of 8 billion presidents. A ja jestem ministrem 8 tysięcy prezydentów. So, I am one of them. I pan Abir mówi, że on jest jednym z nich. To teraz niech pan pozwoli, to my się pomodlimy jednym psalmem po polsku teraz. Now we're going to pray with one psalm in Polish. Na przemian po łacinie i po polsku. We're going to say Latin and Polish, interchangeable. 350 stron. Mamy psalm. Inclina Domine aurem tuam et exaudime razem, quoniam inops et pauper sum ego i razem, nakłoń swego ucha, wysłuchaj mnie, Panie, bo jestem i ubogi. Custodi animam meam, quoniam sanctus sum, salvum fac servum tuum, Deus meus sperante in te. Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, zbaw sługę Twego, który ufa w Tobie. Miserere mei domine, quoniam ad te clamavi totra die, letifica animam servi tui, quoniam ad te domine animam meam levavi. Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiluj się nad mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Uratuj duszę swego sługi, u Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Quoniam tu domine suavis et mitis, et multe misericordie omnibus invocantibus te. Tyś Bogiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Auribus percipe domine orationem meam, et intende voci deprecationis me. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. Indie tribulationis me, clamavit ad te, quia exaudisti me. W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz. Non est similis tui in diis domine, et non in secundum opera tua. Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twojemu dziełu inne niedorówna. Omnes gentes quascumque fecisti veniet, et adorabunt coram te domine, glorificabur nomen tuum. Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone, i Tobie oddadzą pokłon i będą sławiły Twoje imię. Quonia magnus est tu, et facias mirabilia, tu es Deus solus. Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, i tylko Ty jesteś Bogiem. Deduc me domine in via tua, et integrari in veritate tua. Letatur cor meum et timemem nomen. Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce. Zatrzymamy naszą modlitwę. Niech Pan Przemek tłumaczy Panu, że teraz modliśmy się pięknymi słowami.
Obydwaj wierzymy w to mocno, co mówi psalmista, że przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie, Boże, stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon i będą sławiły Twoje imię, bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda i tylko Ty jesteś Bogiem. I agree 100%. Zgadza się 100%. Cieszymy się. We are happy. Że jesteśmy na tej modlitwie. That we are praying together. Że Pan Bóg da łaskę i zmiłuje się nad nami. That God gave grace and He will take pity on us. I wszystkie narody oddadzą pokłon. And all the nations will bow before God. Jeśli Pan by nas szczycił, to może po angielsku, albo jeszcze jeden psalm, 23. If you could honor us, and we would like to pray the psalm 23, and you can do in Hebrew, English, whichever you prefer. No, say it in Hebrew. Po hebrajsku. 23 psalm. Sorry. Naszemu gospodarzowi znaleźliśmy psalm zatytułowany Bóg pasterzem i gospodarzem. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Mizmor le David, Adonai ruhi lo echzar. Binot deshe arbitzeni, al me menuchot yenaaleni. Nafshi yeshovev yanchani, b'magele tzedek leman shmo. Gam ki yelech begeitz al mavet, lo yira ra, ki ata imadi. Shivticha ומשענתך המה ינחמוני, תערוך לפני שולחן נגד צוררי, נשענת בשמן ראשי כוסי רוויה, אכתוב וחסד ידפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Jeszcze raz. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Bóg jest wielki, że tak nasze myśli i modlitwy układa, że nasze serca wspólnie się radują i tak naszym pragnieniem jest, że tak niewiele światu brakuje, aby ludzie otwarli swoje serce na Boga i mielibyśmy na ziemi niebo i raj. My wierzymy, że tu, gdzie jest Jeruzalem, był raj, Adam i Ewa. Dlatego z taką wielką radością tu przybyliśmy. Dlatego w moim założeniu, w bitwie o pokój na świecie i o miłość między ludźmi, sami my, Polacy, nie możemy już dalej iść,
potrzebujemy Żydów, potrzebujemy was. Absolutnie right. Zgadza się 100%. I just want to add something, Father. Chciałby... You know, I read now the Book of Psalms for King David. Czytał teraz Księgę Psalmów od Dawida. I wanted to know, when I told you before, to clap hands. Chciałem wam powiedzieć, jak wcześniej mówiłem. One of the best way to call God is to sing and with happiness. Że jedna z najlepszych dróg, żeby przywołać Boga, to jest śpiew. So next time when you pray, clap hands and be happy, because God has enough problems all over the world with miserable people. He needs a little bit of joy to be happy. Że chciałby, żeby się jak klaszczemy i mamy szczęście w sercu, to przywołujemy Boga. Bóg ma wystarczająco problemów na świecie, potrzebuje troszeczkę miłości i troszeczkę szczęścia i radości. He wants to see happy people. Chce widzieć szczęśliwych ludzi. King David used to pray to God. Król Dawid modlił się do Boga i to czytał. He had a harp. Miał harpę i grał na niej. And all this pray to God, it's singing song to God. Te wszystkie modlitwy to jest śpiew do Boga. Even King Solomon. Nawet król Salomon. Sing of song. The song of songs. The song of songs. To wszystko są pieśni. So one of the best way, what I believe, is to pray to God with joy and happiness. To dlatego, że ten pan wierzy, że jedna z najlepszych dróg do Boga to jest śpiew z miłością i radością od serca. Nasi rodzice nas nauczyli, nie pan Our parents taught us, że kto śpiewa, that the one who sings, modląc się, and prays, dwa razy się modli. He prays twice as much. To w takim razie jeszcze jedna jakaś pieśń na uwielbienie Boga. And in that case, let's sing one more song to glorify the God. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieś. Wielbić Pana chcę, on źródłem życia jest. Father, do you know? I don't know if you understand. You are now on top of Mount of Olives. Mam nadzieję, że ksiądz sobie zdaje sprawę, że to jest góra oliwna. You have to understand that really when you call God from here, it's going direct to God. Jak wołacie Boga z tego miejsca, to jest prosty strzał do Boga. And when you call God from Poland, you need the operator. From ale, ale jak z Polski się modlicie, to potrzebujecie operatora. So every song that you sing, every prayer that you say, believe me, it's going direct to God. Wiemy o tym, dlatego tu przybyliśmy i chcieliśmy tylko w tym hotelu mieszkać. We know about it. This is why we came here and this is why we chose this hotel specifically. Okay. I can see that he has Jewish roots. Pan mówi, że ksiądz ma żydowskie korzenie. Wszystko, co daje, jest dane.
everything that God gives, it's, that God does and gives, is a gift from God. Everything. Powiedziałem tu panu, że wszystko, co Bóg daje, jest darem. Dzisiejsze spotkanie też jest darem Pana Boga. Today's meeting is also a gift from God. W działaniu Pana Boga nie ma przypadku. In the ways of the Lord, there are no incidences. Bóg ma perfekcyjny plan. God has a perfect plan. My musimy tylko odczytać Jego wolę. All we have to do is to recognize His will. I będziemy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. And we'll be the most happy, happy people on earth. Trudno w to uwierzyć, ale kiedyś przyjaźń polsko-żydowska może być wzorem dla innych narodów. It may be hard to believe, but perhaps one day the friendship between Israel and Jewish people and Polish could be a great example for the rest of the world. Dla Boga jest wszystko możliwe. For God, everything is possible. Yeah. Nasze myśli nie są myślami Boga. Our thoughts are not the thoughts of God. I czasami nam trudno zrozumieć Jego plany. And sometimes it is difficult to recognize the plans of God. Bo one się nie zgadzają z naszym biznesem ziemskim. Because they do not agree to our business here on earth. I tu musi Pan Bóg posłać anioła, aby nas pomagał. And here God has to send an angel so he will guide us and help us. Teraz Pan rozumie, dlaczego tak się cieszę, że mam to spotkanie tutaj z Panem. Now you understand that why I'm so happy that this meeting took place right here with you. I can solve the problem in one second, you know. Let's say the truth, because Jesus Christ was born Jewish, he must be good. Pan Abir może to rozwiązać w jedną sekundę. Dlatego, że Pan Jezus był Żydem, to musi być wszystko dobre. This is why we love the Jews. Listen. If somebody loves Jesus Christ, he has to. Look, popatrzcie. He was the greatest of his time. And I don't want to go into this. This is very complicated, but on był najlepszy. The thing is, you have to understand, I said it last time and I say it again. You are part of the picture. You, King David says, Kibeti betfila ikare lechol amim. My house, the third temple, not going to be only for the Jewish people, it's going to be for the all nations to believe in God. And you are part of the picture. It's not only us, it's you. Wy jesteście częścią tego obrazka. Król Dawid powiedział, że w trzeciej świątyni nie jest tylko dla Żydów, ona będzie dla wszystkich narodów świata. I my wszyscy musimy się złączyć razem. My też taką świątynię chcemy budować, bo yeah. Bóg nam to rozkazał. Yeah. And we want to build the same thing because God told us so. And this is exactly what you're doing. We are doing it together now. Ja już to sobie robicie. 26 tomów jego yeah. rozkazów, próśb i miłości yeah. na ten temat. Father already put out 26 books of God's decrees, everything about this very subject. Tak mało chce ludzi słuchać. And so such a small amount of people wants to listen to the voice of God. Ale skoro Pan Jezus powiedział, gdzie dwaj lub trzej zebrani są w imię moje, but if Lord Jesus said, if two or three are gathered in my name, niebo musi ustąpić. Heaven has to give way. I pobłogosławi. And bless us. You know, wiecie, when you go in the old city, you see many pictures in the shops of Jesus that is blonde and blue eyes. Jak pójdziecie na Stare Miasto, widzicie dużo obrazków Pana Jezusa. But he look like me, black hair, gdzie, and brown eyes. Gdzie jest na tym wizerunku i ma włosy blond, ale naprawdę to on wyglądał tak jak ja, miał taką podobną karnację do mojej. We are the only nation survived from the time of Moses until today. My jesteśmy tylko jedyną nacją, która przeżyła od czasów Mojżesza do dzisiaj. And this is a fact. To jest fakt. I think that I said it last time. Myślę, że to powiedziałem ostatnim razem. The Jewish people, we were away from this land 2000 years ago. Żydowska nacja była stąd poza tym krajem 2000 lat. And now is the time that all the Jewish people coming from all over the world back to Israel. A teraz jest czas, kiedy żydowscy ludzie wracają z powrotem do
do Izraela. And we are waiting for the Messiah. I czekamy na Zbawiciela. And we are waiting to build the temple. Czekamy, żeby zbudować świątynię. For you, that you come next time and the temple will be built. You don't have... Żebyście jak przyjdziecie następnym razem, to już świątynia będzie gotowa. You don't have to spend your money on seven arches hotel, you go right to the temple. Nie musicie spędzać waszych pieniędzy tutaj w tym hotelu, tylko prosto pójdziecie do świątyni. Amen. Amen. My chcemy tu nie przyjechać wtedy, kiedy będzie świątynia gotowa. We don't want to come here when the temple is going to be ready. My chcemy tu częściej przyjeżdżać. We want to come here more often. Musimy poznać Boga lepiej. We have to get to know God better. I pewnego dnia and one day zrozumiemy, że Jezus i Bóg jest w nas i obok nas. We'll understand that Jesus and God is within us and around us. I mam jedno pytanie, skąd Pan wie, że my jutro pójdziemy na ulicę Jerozolimy? And Father's asking, how did you know that tomorrow we're going to go to the streets of Jerusalem? Bo my jutro o 13 planujemy drugą krzyżową. Because tomorrow at 1:00 we plan to do the stations of the cross. W języku angielskim. In English language. Nie będzie długo, gdzieś półtorej godziny, It's godzina. It's only hour and a half, maybe one hour. Jeśli by Pan nam towarzyszył w modlitwie, będę bardzo szczęśliwy. If you could join us in a prayer, Father will be most happy. Możemy nieść krzyż na przemian od jednej stacji do drugiej. Ja i Panami. Father said that we can carry the cross and switch Amen. Between each station. You and Father. You know, I have to tell you. Musisz powiedzieć. Tomorrow I jutro. Have to be in Paris, in France. And musi być w Francji, w Paryżu. I'm thinking about it tonight. I will know if I'm going tomorrow or I'm not going tomorrow. Dzisiaj będzie wiedział, czy na pewno jutro jedzie, leci, czy nie. So because you love Jerusalem. And I'm here all my life. Dlatego, że wy kochacie Jeruzalem, a ja tu jestem przez całe moje życie. I will give you the privilege to carry the cross. Da nam ten szacunek, żebyśmy nieśli ten krzyż. And if I can be your ambassador here in Israel, if you have any problems, call me to Jerusalem, I will take care of it. A jakbym był tu ambasadorem, to macie jakieś problemy, możecie dzwonić. Ja wierzę. Father believes. Że Pan Bóg załatwi Panu bilet na wtorek. Jeśli miałby Bóg inne plany i załatwi bilet na jutro, to my prosimy, aby przysłał nam kilku policjantów, by nas ochraniali. So we ask that he will send us a couple police officers to protect us. Yeah. For protection. O 13 zaczniemy. At 1:00. Będziemy o 13 u Piłata. We're going to be at 1:00. Antonia. At the Church of Antonia. Okay. What I can do, I can really speak with the police and everything, because you need it. I mean, we don't want to have... we have here... You know, we had a great night tonight. We prayed, we sang songs and everything. Mamy piękną noc tutaj, śpiewamy pieśni. And people are sensitive. People have to be open-minded. Ale ludzie są czuli. I believe that the Jewish faith is very, very strong. And if we are so strong, why we have to be worried from other religion? Whatever they believe. And the children... They have a brainwash and I'm Jeśli said that, mamy żydowską wiarę, która jest mocna, dlaczego się obawiamy innych religii? Ale tutaj wiele ludzi, szczególnie wiele dzieci, po prostu mają wybrane mózgi i inaczej myślą. Skąd zaczynamy? Stąd będziemy szli? We're going to walk from here. Down the through the gate of lions.
Polska. And then by the Church of Antonia, there's the first station. And then we're going to walk the stations of the cross. Okay. Yes. But afterwards, are we coming back? A potem idziemy piechotą z powrotem? Yes, we're going to walk back here. The same way. The same way. Okay. Here we're going to start at 1 o'clock. Okay, I will speak to the police and I will porozmawiać see what we can do. I zobaczę, just to finish with a little bit of sense of humor. Żeby skończyć troszkę z humorem. There is a camel down here. During the day, a camel. Jest tutaj wielbłąd czasami podczas dnia. When you ask the Arab guy how much it costs the ride, jak się zapytacie tego pana Araba, ile kosztuje, żeby się przejechać? He says it doesn't cost any money. Mówi, że to nic nie kosztuje. But when you want to go down from the camel, ale jak chcecie zejść z wielbłąda, it's the interview, it costs 100 shekels to go down. Mówi, że to kosztuje 100 shekels, żeby zejść z wielbłąda. Niech pan przetłumaczy, że ja też opowiem panu coś radosnego. Father will share something humorous as well. Byliśmy na jeziorze Genezaret. We went to the lake of Genezareth. I przyjechał z nami Żyd z Ameryki. And there was a Jew, Jewish man from United States. I od nas brali $25 za przejazd. And they took from us $25. A od niego 250. And from him they took 250. I on się pyta, czemu tak drogo? And then he's asked, why is it so expensive for me? A my mu tłumaczymy, and we explain to him, że po tym jeziorze Jezus chodził. And we said, because on this lake Jesus walked. A Żyd nam odpowiada, the Jewish man responded, że nie dziwi się przy takich drogich cenach, że on chodził po wodzie. I don't doubt it, because if the prices are so expensive, I will walk on water back then. Bardzo dobrze. Tak bardzo dziękujemy, że pan do nas przybył. We thank you very much for you to coming to us. Przed paru minutami pan mnie urzekł wiarą. A couple minutes before you said something about faith. Kiedy prosiłem o pomoc policji, when I asked about the help of the police, przez usta pana, through your lips, powiedział do nas piękne słowa pan Jezus. Lord Jesus, through your lips, said a couple nice words to us. Czemu małej wiary jesteście i boicie się? Why are you such a small faith and you are afraid? Dziękujemy za słowa ufności. Thank you for your words of faith. And you know, there is another pray that we say, Adonai li lo ira, maya sedi adam. I have God, and when I have God, I don't have any fear from anybody. Jeszcze taką małą modlitwę, którą mówimy, że jak mamy Boga, dlaczego mam się bać kogoś innego albo czegoś innego? Czy możemy na koniec poprosić Pana, aby nam zakończył modlitwą nasze spotkanie psalmem 90 w języku hebrajskim? Could you ask if we could, Father's asking if you could finish our meeting with a psalm number 90 in a Hebrew language. תפילה למשה איש האלוהים, אדוני מעון אתה היית לנו בדור בדור. בטרם ערים יולדו, ותחולל ארץ, ותבל, ומעולם עד עולם אתה אל. תשב אנוש עד דקה, ותאמר שוב, ותאמר שובו בני אדם. כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול, כי יעבור ואשמור בלילה. זרמתם שינה יהיו בבוקר כחציר יחלוף, בבוקר יציץ וחלף לערב ימולל ויבש. כי חילינו באפך וברחמתך נבהלנו, שתה עוונותינו לנגדך, עלומנו למור פניך. כי כל ימינו פנו בעברתך, כילינו שנינו כמו הגה. ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ורבם עמל באבן, כי גז חיש ונעופה. מי יודע עוז אפיך, וכי ירתך עברתך. למנות ימינו כן הודה, ונביא לבב חוכמה. שובו אדוני עד מתי, וינחם על עבדיך.
שמנו בבוקר חסדך ורננה ונשמחה בכל ימינו. שמחנו כי אמות עניתנו, שנות ראינו רעה. יראה אל עבדיך, פועלך ועדך על בניהם. והינום אדוני אלינו, מעשה ידינו כוננה אלינו, ומעשה ידינו כוננהו. אמן. Bardzo Panu dziękujemy za przybycie do nas. Ten psalm jest przepiękny. Bóg jest wieczną nadzieją człowieka. Jest naszą ucieczką z pokolenia na pokolenie. I wierzę, że nasi następcy po nas jednym językiem będą uwielbiali Boga. With one language, they will glorify God. A ich serce and their heart będzie sercem Boga. It's going to be a heart of God. Nie będzie wojny. There will be no wars. Nienawiści. Hatred. Więzień. Jails. Ludzie będą się cieszyć oglądaniem oblicza Boga. And people will rejoice looking at the face of God. Pan pozwoli, to pobłogosławię teraz Jerozolimę moim krzyżem. If you allow, Father would like, is going to bless Jerusalem. Czynimy to co wieczór. We do this every night. I Panu Bogu dziękujemy. And we thank God, że już jesteśmy tu ponad dwa tygodnie. That we are here more than 2 weeks. I że nam błogosławi. And he blesses us. Przez mieszkańców tej ziemi. Through the people who are living here. W Nazarii dostąpiliśmy tak wiele ciepła. Nazaria, we had a lot of warmth. Ze strony obsługi żydowskiej hotelu. From the side of Jewish people who were custodians of the wiele hotel. Wiele pożyczliwości ludzi, którzy nas widzieli w płaszczach. There was a lot of goodness for people from people who seen us in our capes. Nawet Arabowie. Even Arabs. Dziwili się. They were wondering. Kiedy dowiedzieli się, że my w hotelu. When they found out that inside the hotel. Środę i w piątki pościmy o chlebie i wodzie. Wednesday and Friday we fast with bread and water. Przez 24 godziny. For 24 hours. I tę naszą propozycję. And this proposition. Obsługa hotelu przyjęła. Yeah, that the service of the hotel they took. Zamiast posiłków. That instead of the food. Dawała nam 4 bułki i wodę na całe dzień. They gave us 4 biscuits of bread and water for the whole day. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni. We are very grateful for that. A jeśli by Pan nas potrzebował, and if you need us for anything, to my w każdej chwili tu przyjedziemy do Jerozolimy. At any moment we're going to fly here to Jerusalem. I want to really to know that for me the dress, the way you dress and everything, it's really beautiful. I think that the Ministry of Tourism has to pay you money for wearing this clothes what you're wearing. Pan mówi, że w ten sposób jak my się ubieramy, to jest przepiękne. I minister turyzmu powinien nam zapłacić, że my w ogóle tutaj jesteśmy. No, father. Who was a better guy? The guy in Nazareth or me? Kto był lepszym człowiekiem? The guy who received you in Nazareth, they give you... Nazaria. Who was better? The people in Nazaria or him? Pan Bóg nas uczy, że nam nie wolno oceniać. Our God teaches us, do not judge. Że musimy zawsze łaskawym okiem patrzeć na jednych i drugich. We always have to use a humble heart and eye, looking at both sides. Bo my w niczym nie jesteśmy lepsi od nich. Because in nothing we are better than somebody. On będzie osądzał. He is the judge and he's going to judge us. Ale patrząc na Pana, przyznajemy plus Jerozolimie. But looking at you, we give a plus to Jerusalem. No, really, after the night that we had in the old city, I do my very, very best to cheer you up and to give you a good time and to make it happy, because you need to be happy. Po tym, co się stało tej poprzedniej nocy, Pan Abir chce zrobić jak najlepiej, żebyśmy się czuli tutaj dobrze, żebyśmy mieli uśmiech i żebyśmy byli szczęśliwi w tym mieście. Niech Pan przekaże, że Bóg zawsze ze zła wyciąga wielkie dobro. God from every evil he pulls out a very great goodness. Yeah. Teraz pobłogosławię. Pobłogosławię Jerozolimę. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus.
Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie.